Cześć, w dzisiejszym odcinku powiemy sobie, jak sytuacja koronawirusa wpłynie na rynek nieruchomości. Opowiemy sobie również o tym, jakie możliwości dajemy Wam, jeżeli chodzi o realizowanie marzeń związanych z zakupem domu lub mieszkania oraz czy to jest dobry moment na to, aby sprzedać lub zakupić nieruchomość na chwilę obecną. Zapraszam do oglądania. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ nie wszystkie nieruchomości jesteśmy w stanie ocenić tylko i wyłącznie po zdjęciach. To, co widzimy na stronach internetowych, to są tylko i wyłącznie zdjęcia. Często nie ma tam również planów, czyli rzutów sytuacyjnych tej nieruchomości z góry. A nic tak nie odda kształtu mieszkania, jak właśnie między innymi osobiste oględziny, ale jeżeli nie możemy tego zrobić, no to wiadomo, że wtedy ten spacer 360 stopni, wirtualny spacer pokaże nam poszczególne pomieszczenia i też dzięki temu poznamy układ tego mieszkania, bo on dla wielu osób, a w zasadzie praktycznie dla wszystkich z mojego doświadczenia, jest bardzo istotny. I tutaj z tego miejsca też od razu chciałbym Was zaprosić, ponieważ mamy takie rozwiązanie, mamy takie narzędzie, które będzie umożliwiało po pierwsze wirtualny spacer, nie wychodząc z domu, a po drugie wprowadzamy też prezentację online, czyli bez wychodzenia z domu będziecie mogli brać na żywo udział w prezentacji takiej nieruchomości. Szczególnie teraz w obecnej sytuacji, która zmusiła nas do tego, że no, unikamy tych kontaktów bezpośrednich, jest to idealne narzędzie do tego, aby móc przyglądać się danej nieruchomości, wyszukiwać aktywnie nieruchomości i przeprowadzać prezentacje bez wychodzenia z domu i bez narażenia się na wirusa. No, sytuacja koronawirusa, jak widzimy, wpływa nie tylko na rynek nieruchomości, ale w ogóle na rynek i gospodarkę globalnie, więc jest oczywiste, że rynek nieruchomości jest spójny z sytuacją gospodarczą, która się dzieje na świecie. Jeżeli jakieś inne branże i poszczególne sektory odczuwają ten kryzys, to wiadomo, że branża nieruchomości również to odczuje. Drugą też sprawą istotną jest to, że branża nieruchomości jest bezpośrednio związana z rynkiem finansowym, czyli rynkiem kredytów hipotecznych. A co za tym idzie, może zostać wyhamowana akcja udzielania kredytów hipotecznych, a co w konsekwencji spowoduje, że no ludzie po prostu nie będą zdolni do zakupu takiej nieruchomości, jeżeli nie będą dysponowali dużym wkładem własnym albo po prostu gotówką, więc tak, moim zdaniem może to w jakimś sensie ograniczyć obrót nieruchomościami na rynku. Natomiast w jakim stopniu, nikt tego na chwilę obecną nie wie, bo jesteśmy w sytuacji bardzo nowej. Jeżeli jest recesja, czyli jesteśmy w kryzysie, ceny nieruchomości spadają, są tańsze, więc oczywistą rzeczą jest to, że wtedy mniej wydajemy na te mieszkania i to jest dobry moment, żeby kupić, tak? Natomiast rynek nieruchomości polega na sprzedaży i zakupie, więc jedna strona w danym punkcie gospodarczym będzie zadowolona, inna mniej zadowolona. Jest czas kupujący, gdzie właśnie tak jak wspomniałem przed chwilą, jest na przykład recesja, są te ceny bardzo nisko i to jest dobry czas dla nich, aby nabyć nieruchomość, no ale druga strona, która sprzedaje, nie jest do końca z niego zadowolona. I odwrotnie, byliśmy świadkami dosłownie do niedawna sytuacji, gdzie to był absolutnie czas zbywców, czas sprzedających. Ceny nieruchomości nigdy nie były tak wysokie jak do chwili obecnej i cały czas rosły. Teraz jest ewentualne wyhamowanie tych cen, chociaż też nie jakieś drastyczne i to jest rewelacyjny czas na sprzedaż nieruchomości po to, żeby uzyskać z niej jak największą kwotę, tak? Natomiast znowu, kupujący z kolei no nie są tutaj w komfortowej sytuacji, bo nie ma sytuacji takiej, że można wybierać w rynku, jest wiele ofert, są różne ceny tych nieruchomości, ponieważ każdy wystawiając daną nieruchomość patrzy również na rynek, patrzy za ile wystawił kolega, za ile wystawił sąsiad, jakie ceny są na chwilę obecną na portalach nieruchomościowych. I no niestety kupujący musi się zderzyć z tym, że ta cena jest wyższa. Ceny na chwilę obecną nie spadły,
nastąpiło wyhamowanie na chwilę obecną na rynku obrotu nieruchomości, ale nie zauważamy jakichś drastycznych spadków tych cen, więc zbywcy na chwilę obecną mogą, myślę, jeszcze spać spokojnie, natomiast kupujący, jeżeli tylko i wyłącznie trafi okazję, jak najbardziej będzie w stanie z tego skorzystać, ale nie sądzę, aby mógł liczyć na to, że w najbliższym miesiącu, dwóch miesiącach te ceny polecą, mówiąc kolokwialnie, na łeb, na szyję, choć oczywiście ani ja, ani nikt na świecie nie jest w stanie tego przewidzieć i tego zagwarantować. Na razie rynek trzyma te ceny, które są. Jedyną rzeczą, która może, tak jak wspomniałem, ograniczyć ewentualny popyt na nieruchomości, to jest ograniczenie akcji kredytowej, no bo jednak większość osób, która nabywa nieruchomość, robi to poprzez zaciągnięcie kredytu hipotecznego. W związku z tym, jeżeli bank podwyższy drastycznie, a już wiem, że są takie sygnały w kilku bankach, z 20 na 30%, z 30 na 40% wkładu własnego, o 10% już mało kto mówi, to po pierwsze może być jedna przeszkoda, a po drugie niektóre banki mogą w ogóle ograniczyć akcję kredytową związaną z przyjmowaniem wniosków kredytów hipotecznych. No i też w jakiś sposób to zahamuje tutaj ten rynek. Natomiast jest też spora rzesza osób, które dysponują gotówką i na pewno nie będzie takiej sytuacji, że ten rynek w ogóle się wyczerpie, czy też w ogóle wyhamuje. I ja serdecznie chciałem Was zachęcić do tego, aby się nie chować po domach. Oczywiście zachować wszelkie środki ostrożności, bo o to przede wszystkim chodzi, o zdrowie i o życie nasze, bliskich, znajomych i wszystkich. Natomiast jak sami widzicie, mamy bardzo ciekawe rozwiązania i narzędzia, które pozwalają nadal realizować Wasze marzenia, czyli zakup mieszkania, nieruchomości, bez konieczności wychodzenia z domu, czyli między innymi właśnie spacer wirtualny, między innymi transmisja prezentacji na żywo, gdzie w czasie rzeczywistym będziecie mogli obserwować nieruchomość, która Was interesuje, tak naprawdę bez konieczności wychodzenia z domu, więc życzę Wam dużo zdrowia, dużo kreatywności, pozytywnego, optymistycznego myślenia i do zobaczenia niebawem.